Gmina Grzegorzew staje się jeszcze bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami. Za kwotę 156 tysięcy złotych zakupiła nowy samochód ze specjalnym wyposażeniem. Samochód przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Jest wyposażony w specjalne urządzenie, gdzie można wjechać wózkiem inwalidzkim. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu. Bardzo się cieszymy, bo jesteśmy gminą, która otrzymała dofinansowanie, o czym wspomniałam już, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 93 tysięcy. To znacząca pomoc dla naszego budżetu, dla naszej gminy. Przede wszystkim samochód będzie wykorzystywany do dowożenia dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W czasie wakacji natomiast, kiedy dzieci nie będą uczęszczały do ośrodka, będzie on służył innym. Wtedy można wozić naszych mieszkańców na przykład na rehabilitację, co też czynimy już wcześniej zakupionym samochodem. No i przede wszystkim na pewno będzie zabezpieczał nasze różne potrzeby wyjazdowe, chociażby na konkursy. Gmina już wcześniej posiadała samochód służący do tych celów, jednak ten jest nowocześniejszy i lepiej przystosowany, co zapewni mieszkańcom większy komfort podczas przejazdów. Staremu natomiast przypadnie teraz inna rola. Chcemy zostawić go na takie sprawy gospodarcze, bo w samorządzie na pewno przyda się, kiedy trzeba jej sprzątać w poszczególnych miejscowościach i dbać o porządek.